mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze Złotem Naparskiem poruszę temat, który jest bardzo często poruszany na grupach sieciowych. Wiele też słyszę takich zapytań od swoich kursantów i swoich fanów. I dzisiejszym tematem będzie, na czym rysować wykroje, jak je powielać, na czym je odrysowywać. I ja mam swoje ulubione sposoby i tylko o nich będę mówiła, bo tych sposobów na odrysowywanie wykrojów jest znacznie więcej, ale ja powiem, z jakich ja stosuję, dlaczego i pokażę przykłady właśnie, dlaczego akurat takie wybrałam. I mam takie trzy swoje ulubione, takie jakby trzy materiały ulubione, które służą mi do przerysowywania wykrojów. Pierwszym, najczęściej stosowanym materiałem jest folia ogrodowa. To jest folia ogrodnicza, którą ja kupuję w zwykłym markecie budowlanym. Nie chcę tutaj robić jakiejś reklamy, ale ja kupuję w Leroy, bo jest akurat blisko mojego miejsca zamieszkania. To jest folia, która jak ja idę ją kupować, to na tym stoisku, gdzie są te różne folie, jakieś maty, to być może stoisko ogrodowe i ona jest najtańszą folią. Ona jest akurat niebieska, ma taką, dość jest sztywna, ale nie jest jakaś najbardziej taka sztywna. Ma niebieski kolor, kosztuje około 10 zł, 9 z groszami. Akurat mniej więcej tyle kosztuje i ona ma bodajże 3 lub 6 metrów, już nawet nie pamiętam, dawno ją kupowałam. I teraz jeśli ja kupię 2 metry takiej folii, zapłacę 20 zł i ona ma 3 czy nawet 6 metrów szerokości, to ja jej mam bardzo, bardzo dużo i ona mi starcza naprawdę na długo. Jakie są zalety tej folii? Zaletą jest to, że jest przede wszystkim dość gruba, sztywna, że wykroje, które są na niej zrobione, są przede wszystkim trwałe. No i takie dość stabilne, nie marszczy się, nie zwija. Po drugie, niewątpliwą zaletą tych wykrojów jest to, że one są, że ona jest przezroczysta. Dlatego też wykorzystuję tą folię najczęściej wtedy, kiedy muszę przerysować coś z gazety. I teraz tutaj zwrócę na razie niżej kamerę i pokażę. Czyli jak chcę przerysować wykrój, ja kawałek tej folii odetnę. Specjalne nożyczki mam do cięcia folii i innych rzeczy. Ona się też bardzo łatwo tnie. Wystarczy, że ja przesunę po niej nożyczkami, już mam ją przeciętą. Ja po prostu kawałek jej utnę. Kiedy ja położę tą folię i chcę ją tutaj ułożyć na wykrojach, to zwróć uwagę, że nawet najmniejszy szczegół, najmniejsza kropeczka, najcieńsza i najbardziej blada linia, ona mi tutaj się łatwo, po prostu widzę ją. Dodatkowo z tą folią używam razem takich mazaków. One mają to do siebie i właśnie one bardzo łatwo rysują mi tutaj na tej folii i mają tą cechę, że one zasychają. Po prostu muszą to być takie zwykłe markery. Ja stosuję z taką zaokrągloną, ostrą, jakby ostrym czubkiem, żeby nie były ścięte, bo wtedy łatwiej mi się rysuje. One zasychają i zwróć uwagę, że za chwilę ja mogę po nim ręką tutaj dotykać i nic się z nią nie dzieje. Dodatkowo jest taka zaleta, że ja ten marker mogę łatwo usunąć, czyli na przykład jak się coś pomylę, ja nie mam pod ręką zmywacza do paznokci, jedynie jakąś perfumetkę, ale jak takim czymś spryskam tutaj ten mazak, którym narysowałam, bo się pomyliłam, bardzo łatwo go usuwam i tak naprawdę mogę te błędy swoje bardzo prosto usunąć. Oczywiście ścieram tylko to, co jest mi niepotrzebne, a reszta zostaje. I potem, kiedy ja odrysuję szablon, kiedy ja wytnę go, tak jak na każdym innym materiale, ja mogę łatwo ten szablon przechować. I na przykład szablony, które mam wykonane z folii, ja bardzo lubię zwijać. Zwijam je w takie rulony. Oczywiście do tego mam jeszcze zakupione gumki, recepturki. I jak ja ją potem rozwinę i układam na materiale, to bardzo dobrze mi po prostu służą. Poza tym ja jak je wycinam, to tak wycinam, żeby widać było lekko kontur narysowany, więc też nie mogę powiedzieć, że ja tego szablonu nie widzę na materiale, bo jest przezroczysty. Nie, ja po prostu widzę to, co mam tutaj narysowane. Bardzo łatwo mi się to właśnie przechowuje w takiej pozycji, kiedy to jest właśnie zwinięte w rulon. I oprócz tego, jak zwinę, to wkładam sobie do pudełek. Mam takie pudełko, w którym trzymam i układam rulony. Dodatkowo po zwinięciu rulonu każdy rulon sobie opisuje. Na przykład piszę spodnie dresowe, tak?
spodnie dresowe, rozmiar 38 i potem w takiej pozycji podpisanej wrzucam do jakiegoś pojemnika i tak przechowuję. I to jest po prostu jeden ze sposobów. Folię łatwo też połączyć ze sobą, jak coś mi nie wyszło, mogę ją skleić, bardzo łatwo ona skleja się taśmą. Także tutaj ona jest bardzo wdzięcznym materiałem, jest jej dużo, jest tania i super się sprawdza. Czyli to jest jeden ze sposobów, folia ogrodnicza. Drugim sposobem, drugim materiałem, który lubię używać, to jest taki Bristol. Bristol, który kupuję w sklepach papierniczych w formacie A0 bodajże, czy A1, są takie większe formaty. Ja kupuję taki Bristol i jak muszę na przykład częściej stosować jakiś szablon, te na przykład szablony stosowałam na kursach stacjonarnych, była to jakby moja baza do odrysowywania szablonów dla kursantów, tak? Czyli miałam zawsze przygotowaną taką bazę na Bristolu. Ty natomiast możesz, nie wiem, szyć na sprzedaż na przykład ubranka i potrzebujesz często rysować te swoje, tak na odrysowywać szablony na materiale, więc taki Bristol też się sprawdza, bo on jest taki dość sztywny. Ale oczywiście na tym Bristolu nie mogę już bezpośrednio odrysować z burdy, więc czasami robię tak, że najpierw wykonuję swoją bazę na folii, a potem po prostu przerysowuję na ten Bristol coś, co będę często używała, chcę, żeby było trwałe i w ten sposób przechowuję. I ten Bristol, ja mam inny sposób na niego, ja go najczęściej nie składam, nie zginam, nic z nim nie robię. Bristol lubię przechowywać właśnie takie sztywniejsze szablony, robiąc w nim dziurkę dziurkaczem, czyli mam do tego przygotowany dziurkacz. Składam kilka rozmiarów razem, robię w jakimś odpowiednim miejscu i odpowiedniej głębokości otwór na tym właśnie, na tym Bristolu. W ten sposób przewlekam tutaj taką sznurówkę jakby, tak? Taką jakąś tasiemkę i pokazuję w ten sposób i ja je w ten sposób przechowuję wieszając, tak? Czyli mam cały skompletowany szablon, mam podpisane, tutaj mam wszystkie elementy skompletowane i ja je przechowuję w pozycji wiszącej. Mam jedną szafkę do tego przygotowaną, gdzie mam specjalny haczyk i oczywiście też mam wszystko opisane i ja je wieszam. I teraz mogę sobie w jakiś sposób to jeszcze dodatkowo oznaczyć, ale ja je w pozycji wieszącej mogę to na jakieś wieszaki, na jakiś tam swój sposób na wieszanie mam. Czyli to jest drugi sposób, ale to jest zupełnie do innych szablonów. No i kolejny sposób to jest rysowanie na zwykłym papierze szarym, tak zwany papier szary pakowy. To jest materiał, który jest bardzo łatwo dostępny, dlatego że można go kupić na poczcie, w sklepie papierniczym. Ja zawsze kupuję więcej, żeby mieć na zapas, żeby za każdym razem nie biec do sklepu i kupować. To jest tanie, dlatego też właśnie możemy mieć zawsze w zapasie. Jeśli potrzebujemy, jakiś kawałek sobie wyjmujemy, jeden, resztę chowamy. I kiedy ja rysuję na tym? Wtedy, kiedy na przykład ja odrysowuję szablon, nie wiem, od kogoś powiedzmy chcę skopiować. Ktoś ma fajny szablon, chcę od niego odrysować. Albo chcę przygotować powiedzmy kursantce jakiś szablon na kurs. Wtedy ja biorę tak zwaną swoją bazę. Każdemu przygotowuję, czyli od tej swojej bazy, bez dodatków na szwy, odrysowuję dany szablon, powiedzmy to jest jakiś rękaw, kładę ten mój bazowy, potem zaznaczam wszystkie nacinki, które są na szablonie, oczywiście od tej bazy, a następnie wycinam centymetr od brzegu, już od razu nanosząc wszystkie dodatki na szwy, które są mi potrzebne, oczywiście wszystkie oznaczenia. To każdy robi w swoim zakresie, kiedy potrzebuje. I potem mam taki szablon w takim właśnie, w takim formacie. Tu też mam akurat takie spodnie narysowane. Tak? I mam przygotowane i on jest taki też, nadaje się do używania codziennego. I teraz jak ja przechowuję taki papier? Papier przechowuję inaczej. Oczywiście zawsze możemy też ten papier zrolować i tak jak folię na przykład zastosować, czyli zwinąć go w rulon, ale na przykład papier już często przechowuję w segregatorze. Składam te szablony w taki format, żeby bez problemu zmieścił mi się do segregatora. Opisuję oczywiście, tutaj nie mam opisanego, bo tutaj mam opisane na pudełku, w którym to przechowuję, bo mam akurat wszystkie takie same, ale na przykład też bym tu napisała spodnie dresowe, i to akurat rozmiar 44 wkładam, ewentualnie mogę dodać jakiś szkic, ewentualnie zdjęcie i wkładam do segregatora i tak przechowuję.
Dlaczego to akurat mogę składać? Dlatego, że jeśli mam papier szary, który jest zagięty, a następnie chcę go użyć, czyli go rozprostowuję, a on jest pozaginany, to ja go kładę na deskę do prasowania ciepłym żelazkiem, nie gorącym, ale ciepłym żelazkiem, prasuję po nim, czyli go rozprostowuję i on jest prosty, dostosowany do dalszego użycia i bez problemu. Folii oczywiście ja bym nie dała rady wyprasować, więc dlatego jej nie składam, tylko ją w rulon składam, roluję, a ona właśnie po takim rozłożeniu jest prosta. Natomiast to mogę śmiało żelazkiem rozprostować, więc składam po prostu. Natomiast Bristol, tak jak pokazywałam wcześniej, nie muszę też go ani rolować, ani składać, go po prostu wieszam. Także mam takie trzy właśnie ulubione. Papier szary, folia i właśnie Bristol, który już tam wcześniej pokazałam, odłożyłam, ale go jeszcze tutaj położę. No i oczywiście do tego wszystkiego stosuję zawsze mazak, taki dziurkacz i ewentualnie do robienia poprawek jakiś zmywacz do paznokcia, ewentualnie jakieś perfumy czy spirytus. No i dodatkowo jeszcze możemy mieć zawsze ołówek, linijkę, bo oczywiście taki szary papier nie służy tylko do odrysowania szablonu od czegoś, ale na takim szarym papierze bardzo fajnie my rysujemy po prostu ołówkiem, tak? Dodatkowo właśnie te wszystkie elementy, które tu pokazałam, to jeszcze mam taśmę klejącą. Jeśli chcemy coś połączyć, to możemy bardzo łatwo naklejać te taśmy. One się trzymają, łatwo to się wszystko łączy. Także to są moje trzy ulubione. Mam nadzieję, że też przypadną Ci do gustu. Wiem, że są osoby, które stosują jakiś papier do pieczenia. Ja nie lubię papieru do pieczenia z tego względu, że po pierwsze on ma cienkie, znaczy może nie cienkie, ale wąskie szerokości, że nie każdy wykrój zmieści nam się na tym właśnie wąskim odcinku i musimy to często łączyć. Na papierze do pieczenia ciężko się pisze, bo on jest taki lekko woskowany, więc i długopis słabo pisze, ołówek też jest słabo widoczny. Nie każdy jest tak przezroczysty, że bardzo dobrze widać wszystkie linie, na przykład podczas kopiowania z gazet, z czasopism krawieckich, a poza tym też ciężko go skleić, na przykład jeśli chcemy użyć taśmy, to bardzo łatwo się rozkleja. Poza tym papier do pieczenia też łamie się podczas wielokrotnego składania i rozkładania, więc to są takie wady, które mi osobiście nie odpowiadają. Wolę właśnie te klasyczne rzeczy, które tutaj pokazałam. No i są oczywiście też specjalne papiery do kopiowania, ale mi się w nich nie podoba to, że są bardzo wiotkie i takie właśnie cienkie, że one się rwą, że się gniotą i też ciężko nad nimi zapanować. Także jeśli podobały Ci się moje propozycje do wszelkiego rodzaju kopiowania i jakiegoś nanoszenia wykrojów, no to wypowiedz się w komentarzu, czy podobają Ci się te metody, czy stosujesz inne, jakie są Twoje ulubione, bo tak jak wspomniałam na początku, to nie są jedyne, ale moje ulubione i jeśli chcesz z nich skorzystać, to zapraszam serdecznie do właśnie naśladowania tego i ich wypróbowania. Także dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Jeśli masz ochotę śledzić kwadranse i inne filmy, które wstawiam, zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz być powiadomiona, to wciśnij dodatkowo dzwoneczek, wtedy nie przegapisz żadnego odcinka, a tymczasem zapraszam na kolejny czwartek, gdzie powiem Ci też fajne rzeczy krawieckie lub około krawieckie. Cześć!